Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa serdecznie w ostatnim odcinku magazynu Zakółka przed wakacjami. A jak wakacje, to i wyjazdy. Wyjazdy po kraju, dłuższe, bliższe, ale również i za granicę. I dzisiejszy odcinek poświęcam o tym, jak przygotować się właśnie do takich wyjazdów. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o jak przygotować samochód do wyjazdu, a teraz odcinek jest o tym, jak zadbać o dokumenty, ewentualne ubezpieczenia, na co zwracać uwagę. Zapraszam na rozmowę ze specjalistą w tej dziedzinie. Witam Panie Bartłomieju. Dzień dobry Panie Darku. Panie Bartłomieju, wyjazdy wakacyjne oczywiście tuż przed nami, jutro już koniec roku. Zapewne część osób już planuje, już od Bożego Ciała zapewne, jakiś urlop, jakiś wyjazd. O czym należy pamiętać przed ruszeniem w dalszą drogę, jeżeli tego często nie czynimy? Jeśli wyjeżdżamy do innego kraju, to należy pamiętać, że co kraj to obyczaj. Ta zasada chyba nie zmieni się nigdy. Dlatego też należy pamiętać, że jeżeli wyjeżdżamy do innego państwa, to w przypadku zdarzenia drogowego prawem obowiązującym dla rozpatrzenia wszelkich roszczeń bądź funkcjonowania polisy OC jest prawo miejsca zdarzenia. Czyli jeżeli do kolizji dojdzie na terenie Łotwy, Litwy czy też Białorusi, Niemiec, to zawsze prawem obowiązującym jest prawo państwa, w którym doszło do kolizji. Jeśli wyjeżdżamy za granicę, należy też zorientować się w tym, czy nasza polisa OC obowiązuje w danym państwie, czy też nie. W państwach porozumienia wielostronnego, czyli to są głównie kraje Unii Europejskiej, ale też Szwajcaria między innymi, czy też Norwegia, nasze zwykłe polskie OC jest jak najbardziej honorowane. Bez problemu możemy wjechać na naszej polisie OC do tych państw. Natomiast jeśli wyjeżdżamy do państw Europy Wschodniej, takich jak Federacja Rosyjska, Białoruś, Ukraina czy Mołdawia, to tutaj jesteśmy już zobligowani do zakupu zielonej karty do naszej polisy OC, która to zielona karta jest certyfikatem ważności naszego ubezpieczenia. Gdzie taką zieloną kartę można otrzymać? Na pewno u agenta ubezpieczeniowego, u którego zawieraliśmy polisę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czy taka zielona karta wiąże się z zakupem tej karty, czy to jest wydawane bezpłatnie? To zależy od zakładu ubezpieczeń, który wystawia daną zieloną kartę. Wracając jeszcze do kwestii prawa miejsca zdarzenia, należy wziąć pod uwagę fakt, że w różnych krajach obowiązuje różna suma gwarancyjna. I tak, suma gwarancyjna to jest maksymalna kwota, jaką zakład ubezpieczeń może wypłacić za dane zdarzenie drogowe. I na przykład, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, to jest to bodajże 100 tysięcy rubli za szkody majątkowe i 400 tysięcy rubli za szkody niemajątkowe. I to w warunkach polskich wydają się sumy dość niskie. Jeżeli wydarzyłby się kolizja z obywatelem Rosji na terenie Rosji, mamy dobry samochód warty 100 tysięcy, dojdzie do szkody całkowitej i tak jak pan mówił, suma gwarancyjna dość niska. Tak, zgadza się. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić tutaj do kwestii takiej, jeżeli my spowodujemy komuś szkodę, no to też jeżeli odszkodowanie, które żąda poszkodowany w tej powiedzmy przykładowej Federacji Rosyjskiej przewyższy sumę gwarancyjną, to wtedy jesteśmy zobligowani do pokrycia tych kosztów, ale można zwrócić uwagę przy zakupie zielonej karty na sumę gwarancyjną, jaką proponuje dany zakład ubezpieczeń, bowiem niektóre z nich proponują właśnie sumę gwarancyjną odpowiadającą polskiemu prawu. Czyli w tym wypadku to jest 1 050 000 euro dla szkód majątkowych oraz 5 210 000 euro dla szkód niemajątkowych. Dlatego też wyjeżdżając do państw, w których niezbędna jest zielona karta, warto zwrócić uwagę właśnie na proponowaną sumę gwarancyjną zakładu ubezpieczeń. Oprócz oczywiście obowiązkowego ubezpieczenia OC, mamy jeszcze szereg dodatkowych ubezpieczeń typu autokasko, nieobowiązkowe, assistance. Czy warto wykupić, czy nie?
Ja na podstawie własnych, prywatnych doświadczeń stwierdzam, że ubezpieczenie Assistance w możliwie maksymalnym wariancie jest jak najbardziej korzystne. Jest to ubezpieczenie, które pomoże nam w razie nieoczekiwanego zdarzenia, nie tylko kolizji drogowej, ale też awarii samochodu, jak na przykład zamarznięcie paliwa, czy też latem powiedzmy, no inne usterki, tak, zatrzaśnięcie kluczyków pomoże na, albo na otworzenie samochodu na miejscu zdarzenia, albo na, w przypadku awarii, na jego scholowanie do Polski, umożliwi powrót podróżnikom do kraju, jest w stanie zapewnić hotel, pożyczkę pieniędzy i naprawdę to ubezpieczenie nie dotyczy tylko i wyłącznie samochodu, ale też potrafi zapewnić wiele usług, które są naprawdę niezbędne w przypadku awarii samochodu. I ja też pragnę zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to nie zawsze nasze ubezpieczenie medyczne jest obowiązujące w danym kraju, dlatego też warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i na to też zwrócić uwagę, ponieważ wiadomo, na słońcu różne rzeczy mogą się zdarzyć, może trochę w głowę za bardzo zaświecić i może okazać się konieczną wizytę u lekarza. Także na to radzę również zwrócić uwagę. No, na wakacjach różne rzeczy się dzieją, różne sporty nietypowe zaczynamy uprawiać, gdzie w normalnym życiu tego nie robimy, dlatego warto tak, to co Pan wspominał, ubezpieczenie dodatkowe na pokrycie kosztów ewentualnego leczenia. Jeszcze ze swojej strony pragnę zwrócić uwagę na to, że jeżeli wyjeżdżamy do innego państwa, to warto zaopatrzyć się w blankiety wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. W Polsce jest taki zwyczaj, że jeżeli kierowcy nie są w stanie dogadać się na miejscu zdarzenia, to można zadzwonić na policję. Wtedy policja przyjeżdża na miejsce, spisuje protokół, który nie jest wiążący dla zakładów ubezpieczeń, ale jest bardzo ważnym dokumentem w przypadku likwidacji szkód i pozwala rozwiać wiele wątpliwości. W innych państwach ta policja nie przyjeżdża, tylko obliguje kierowców do zawarcia porozumienia na miejscu zdarzenia i do tego przydatny jest właśnie druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Najlepiej pewnie w dwóch językach, w jednym języku polskim, drugim w języku do kraju, do którego się udajemy. Zgadza się. Taki uniwersalny europejski wzór tego oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tam są zawarte wersje w języku polskim, a także wersja polsko-angielska. I tak jak powiedziałem, te blankiety na tym właśnie wzorze europejskim, one są honorowane w zagranicznych zakładach ubezpieczeń jako potwierdzenie odpowiedzialności za szkodę. Pod warunkiem oczywiście, że zostaną dokładnie wypełnione. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy znają język polski, nie wszyscy znają angielski, jeżeli pojedziemy na przykład do powiedzmy na Łotwę, tak? Natomiast jest tam też miejsce na szkic sytuacyjny, który pozwoli wyjaśnić wiele bez szczegółowego opisu okoliczności. Także na to należy również zwrócić uwagę, żeby ten blankiet to był właśnie ten europejski wzór, w skrócie ARF, Accident Report Form, żeby to nie były te druki, które są dość powszechne w Polsce, tak zwane oświadczenia. Na to radzę również zwrócić uwagę. Wrócę jeszcze do Assistance, bo to mnie zainteresowało. Czy takie ubezpieczenie można wykupić na pewien czas, na podróż wręcz, nasz czas urlopowy, czy trzeba wykupować tak jak polisę OC na cały rok? Niektóre zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenie Assistance wyłącznie w pakiecie z polisą OC na samochód, ale są też w ofercie tych większych zakładów ubezpieczeń polisa Assistance, które mogą objąć na przykład jedną podróż. Są to ubezpieczenia, tak powiem, jednorazowe i to nie jest ubezpieczenie, którego należy dopilnować powiedzmy raz w roku, tak samo jak OC. Można to kupić jednorazowo. A tak już na koniec, co Pan jeszcze poleca? Na co zwracać uwagę przy wyjeździe właśnie za granicę? Przede wszystkim przy wjeździe do kolejnego państwa znajduje się taki duży znak drogowy, na którym widnieją znaki dotyczące ograniczeń prędkości dla danych samochodów, ile można jechać w terenie zabudowanym, ile w niezabudowanym, jakim pojazdem, czy należy jeździć na światłach, jeśli tak, to w jakich godzinach. Tak jak powiedziałem na początku, co kraj to obyczaj, a także inne przepisy prawne, więc należy zapoznać się z kodeksem drogowym kraju, do którego wjeżdżamy, po to, żeby uniknąć niespodzianek i nie kłócić się na przykład z policjantami, którzy będą chcieli wlepić nam mandat. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. A dla Państwa powiem jeszcze jedną rzecz. Proszę pamiętać o takich rzeczach jak dowód rejestracyjny i polisa OC właśnie, gdyż niektórzy z nas nie wożą w tej chwili już od października przy sobie tych dokumentów i przy takim wyjeździe można nie wziąć tego ze sobą. Przypominam, że obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia ubezpieczenia obowiązkowego jest obowiązkowe
poza granicami kraju. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnego wakacyjnego odcinka już we wtorek. Do zobaczenia.